Siema ziomki, ziemale, witam Xantara na kanale w grze Zombie Island. Oczywiście ja jestem Xantor i witam w serii budowania budynków. Szczerze mówiąc, nagrywam drugi raz ten film, bo pierwszy raz miałem coś mi się zawiesiło przez jedną grę. I oczywiście w poprzednim budynku budowałem te cztery flagi Greenpeace, pacyfistów, piracka USA, a teraz się zabiorę za flagę Niemiec, Francji, Wielkiej Brytanii i Kanady. Niemiec 100 tysięcy, 500 tysięcy, Francji, Wielkiej Brytanii 500 tysięcy i Kanady 500 tysięcy, doświadczenia odpowiednio również tu 350, a tu 750. Dobra. I oczywiście stawiam flagę pierwszą, czyli Niemiec, teraz Francji, odstępie, tak, a nawet chciałem wtedy po 3, teraz po 4 odstępy, będzie lepiej to wyglądać. Wielkiej Brytanii, proszę bardzo, 4 odstępy, proszę bardzo, Kanady i zobaczymy, co będzie można losować po zbudowaniu. I przedtem budowałem w sumie po jednym etapie, ale moim zdaniem lepiej będzie, jak będę budował każdą flagę. Pierwszy, drugi etap. To jest chyba lepiej, tak przemyślałem. I proszę bardzo, pierwszy etap flagi Niemiec. Drugi etap od razu flaga Niemiec. Proszę bardzo, zbudowana. Biorę się za flagę Francji. Proszę bardzo, pierwszy etap flagi Francji. Drugi etap flagi Francji. Proszę bardzo, zbudowana. Kolejna flaga Wielkiej Brytanii. Moim zdaniem najlepsza z wszystkich flag chyba, które są. Nawet te za dolce są gorsze. Drugi etap, proszę bardzo, zbudowana. No i jeszcze flaga Kanady, która nie jest dostępna dla rosyjskiej wersji gry, dla Rosjan, chyba dlatego, że Rosjanie nie lubią Amerykanów, a może dlatego, że po prostu mają swoje flagi Rosji i ZSRR, których u nas w naszej wersji nie ma. No i dobra, a teraz zabiorę się oczywiście za losowanie. No tutaj flaga Niemiec, jak widać, jest tańsza, łatwiejsza chyba w budowie. No i też gorzej się losuje, bo tylko trzy białe farby, darmówek takich cementu koło zębatych metalu tylko po dwie, doświadczenia monet chyba też mniej, sklejki tutaj po dwie, no akurat wylosowałem dwie sklejki, ale tylko dwie, nie? No tak więc nie jest jakoś szału, nie robi. A tutaj kolejna flaga Francji, całkiem niezła, 15 białej farby, darmówek po 10 plus 1, doświadczenia monet też więcej. Ale jak patrzę, sklejek tutaj nie ma, czyli darmóweczki po 10, biała farba po 15, no i tak. A tutaj flaga Wielkiej Brytanii różni się tym, że są właśnie darmóweczki, biała farba, oczywiście plusz też, ale również tutaj, o jak się kręci, to widać, że sklejka, o, sklejka, 10 sklejki się może zawieruszyć i trafić aż 10 sklejki. Tak więc bardzo dobra ruletka i z tych chyba jedyna, ja tam dokładnie nie patrzę, chyba jedyna ruletka, która właśnie oferuje wylosowanie 10 sklejek, bardzo dobra. No i jeszcze flaga Kanady, bo ona się chyba różni tym, że tutaj po prostu jest wszystko to samo, oprócz tego, że zamiast 10 sklejek losuje się piasek, ale tylko jeden, więc dużo tego nie ma i no, oczywiście nie za każdym razem się losuje. No i tak to wygląda. Nie wiem, jaka jest informacja na stronie Zombie się, nie ma po prostu tej informacji na stronie flagi Kanady, bo oni tej flagi nie mają, ale na stronie Zombie City Info na temat flagi Niemiec, Francji, Wielkiej Brytanii jest informacja, że można u znajomych, jak się kopie, wykopać sobie kolekcję znaków Białego Królika oraz kolekcję Mikołaja. No oczywiście złą monetę, doświadczenia to standardowo. No jeszcze pozostało oczywiście to, że wiadomo, budynków, które się buduje, to nie można schować, bo to jest standard, że wszystko, co zbudujemy, to nie można schować. Można, co prawda, oczywiście przenieść na inną wyspę, to wiadomo. Ale wszystkich budynków się nie da przenosić, ale to akurat można przenosić. Ale jeszcze oczywiście sprzedać, oczywiście też można. No i tu wychodzi chyba, że za... Tak, tu za 1/10 ceny. Za 1/10 ceny. Za 1/10 ceny, a ta flaga Niemiec, tak, też również za 1/10 ceny, czyli standardowo się sprzedają.
No i oczywiście to wszystko na temat tych flag. No i w następnym filmiku zobaczymy kolejne flagi, czyli Meksyku, Argentyny, Brazylii i Włoch. Chyba nawet osobiście nigdy ich nie stawiałem wszystkich, nie sprawdzałem, co można w nich losować. To się okaże, może sobie będę stawiał, zobaczymy. A tymczasem oczywiście kończę, serdecznie zapraszam do zasubskrybowania mojego kanału Xantor, do dołączenia do grupy Ziomki i Ziomale Xantora, do polubienia mojej strony Xantor, no i oczywiście linki do strony i grupy, jak zawsze w każdym opisie filmu na końcu na dole są. No i kończę, trzymaj się, pozdrawiam cię, pa pa.